Dzień dobry, ja dzisiaj żyję na ibuprofenie, ponieważ moje zatoki umierają. Zaraziłam się od Leona, mam katar, boli mnie głowa, zaczynam mieć migreny od zatok. Leon jest prawie zdrowy, a ja za to jestem prawie chora. Nie? Leon jest zadowolony, wręcz w niebo wzięty, ponieważ już usłyszał, że przyjdzie do nas. Dziadek? Laura przyjdzie. Dziadek może też przyjdzie, ale raczej przyjdzie Laura, moja mama, ciocia, przyjdą wszyscy, babcia też, ponieważ dzisiaj robię swoje 20 urodziny. Moja babcia już przyniosła nam torta bezowego, ja wczoraj do 4 rano robiłam sernik, więc nie dość, że jestem chora, to jeszcze jestem niewyspana. Super, zapowiada się naprawdę świetnie. To jest mój sernik i trochę mi się spiek od góry i wyszedł mi jakiś taki w niektórych miejscach grubszy spód, ale ja mega lubię ten spód. Mam nadzieję, że się wypiek do końca, bo ja go wczoraj piekłam chyba z 2 godziny, bo nie chciał się zrobić. Ale wygląda w porządku, więc też powinien być w środku ok. Tutaj moja babcia zrobiła taki bezowy tort z truskawkami. Ja uwielbiam truskawki. I mamy jeszcze to. Też z bezą i z galaretką chyba. I wygląda, że jest też z biszkoptem. Nie wiem, co tam jest dokładnie, ale wygląda bardzo dobrze. Co to było? Na 3 tytki to było. No to na 3 tytki, zrób to na 3 tytki. Z powrotem. Daję, bo jak powiesisz, one... Na głowie ma? Chciałbyś takiego pieska? Nie, nie chcesz takiego pieska? Tak. Chcesz? Tak. Takiego pieska byś chciał? Trzeba się do taty uśmiechnąć, to może na urodziny pieska dostanie. Tak. Chcesz nagrywać? Dobra, masz. Tak. I lubię się smarować czekoladą i zawsze robię i zawsze się myję pozytką i czekoladą. Wszystkich żeśmy już wykurzyli, pozbyliśmy się gości, bo siedzieli u nas za długo. Nie no, oczywiście żartuję, ale my jesteśmy po prostu dzisiaj też umówieni na wyjście. Ja już się przebrałam w dresik i spakowałam sobie moją szatę, rzeczy, które mogą mi się przydać, ponieważ mam jakiś problem z tą stroną, w sensie od ucha do krtani, coś jest nie tak, coś się dzieje, ale stwierdziłam, że to mnie nie zatrzyma i jedziemy spotkać się ze znajomymi i dzisiaj będziemy oglądać, co my będziemy oglądać? Fame MMA. No, tak dokładnie. Wyjście się udało i to udało się wyjście nasze pierwsze od dawna, bo za każdym razem coś idzie nie po mojej myśli, nie wiem jak tam u Kuby, ale zawsze to się dzieje nie po mojej myśli. Ja następnego dnia wstaję w beznadziejnym humorze, a teraz mam super humor, jestem pełna energii, jest wszystko fajnie. Dodatkowo poszliśmy wczoraj w naszych matching dresach, zaraz wam pokażę. Bo jak widzieliście, ja pokazywałam swój dres. Jest on z Oceans Apart i wczoraj miałam go na sobie. Kuba ma dosłownie identyczny. Tak wygląda, pięknie. Fajny kolor, ja chciałam właśnie bluzę w takim kolorze, plus dodatkowo byłam w szoku, bo Kuba mi to dopiero dzisiaj pokazał, że tutaj jest taka, wiecie, kangurkowa kieszeń i dodatkowo jest jeszcze jedna taka mniejsza kieszonka zapinana na magnes, żebyście mogli sobie coś włożyć, żeby nic wam nie uciekło. Dresy też mają taką kieszonkę.
tutaj u góry mają ściągacze i tutaj też mają taką mini kieszonkę i dodatkowo mają ściągacze na dole, więc nie są jak takie worki i moim zdaniem bardzo ładnie wyglądają, przy okazji mają naprawdę fajny materiał. Materiał lepszy moim zdaniem, w moim odczuciu i w odczuciu Kuby niż inne firmy. Ja szukałam dresów takich, żeby góra pasowała do dołu i miałam z tym przez bardzo długi, długi okres czasu problem, ponieważ w tym sklepie na przykład była bluza w danym kolorze w moim rozmiarze, ale spodni w takim kolorze już na przykład w ogóle nie mieli, albo nie było mojego rozmiaru, albo w drugą stronę gdzieś tam na odwrót. Na internecie próbowałam znaleźć, ale gdzieś tam kolor za każdym razem od siebie odbiegał, a tutaj w Ocean Apart mieliśmy jakby, wiecie, ten cały set dresowy razem ze sobą, jakby to był zestaw i dodatkowo był on damski i męski, więc nie musiałam też oddzielnie szukać dla Kuby, bo ja lubię, ostatnio mam coś takiego, że lubię się ubierać z Kubą podobnie. Na święta też nam kupiłam matching bluzy i teraz mamy już matching cały zestaw dresowy i byliśmy tak razem u znajomych. Jednym się to podoba, innym się to nie spodoba, ale dresy są naprawdę moim zdaniem super jakościowo i ja nie mogę się doczekać gdzieś tam moich kolejnych zamówień, bo na pewno je planuję. Szczególnie, że dostałam kod minus 40% na wszystko, więc na każde jakiekolwiek zamówienie wy macie, ja mam minus 40% tutaj. Wyświetlę Wam kod. Oczywiście wszystko będziecie mieć również na dole w opisie. I ten zestaw normalnie, z tego co pamiętam, kosztuje 560 zł, więc po tej przecenie minus 40% kosztuje nieco ponad 200, 220 coś, 230. I normalnie w takich sieciówkach, jakichś tam, wiecie, bardziej znanych firmach, za taką cenę macie albo samą bluzę, albo same spodnie, a tutaj macie już cały secik, więc jeżeli też szukacie czegoś, co będzie do siebie pasowało, góra do dołu, to serdecznie polecam. Na stronie macie też kolarki, których ja się w ogóle w zeszłym roku naszukałam i nigdy nie mogłam znaleźć. Tam macie do wyboru, do koloru kolarki, leginsy, topy sportowe, różne inne bluzy. Ja też mam jeszcze jedną bluzę właśnie teraz na sobie i ona jest tutaj tak fajnie, zobaczcie, wiązana, więc mogę ją sobie podwiązać tak bardzo jak chcę. Mogę ją też rozwiązać, żeby była luźna na dole. Ja lubię, jak mi coś tam jednak przylega, jeżeli mam takie bluzy crop topowe, więc ją sobie związałam trochę mocniej. Fajne w tych bluzach też jest to, że one mają jakby troszeczkę dłuższe rękawy i ja lubię coś takiego, że ten ściągacz tutaj jest dłuższy. Nie ma żadnego, wiecie, jakiegoś takiego rażącego w oko logo. To logo na tej bluzie na przykład jest wyszyte w tym samym kolorze, więc też jeżeli patrzycie na tą bluzę, to ono się tak nie rzuca strasznie i nie wygląda to tandetnie, przynajmniej moim zdaniem. Duże loga już się przejadły i modne nie są. Teraz większość osób nosi gdzieś tam coś z małym logiem albo takim mniej widocznym, więc koniecznie wpadajcie do opisu, będziecie tam mieli link do strony, będziecie tam mieli jeszcze raz kod promocyjny na minus 40% na dosłownie wszystko, na każde zamówienie, więc serdecznie polecam. Ile tych kabanosów? Trzy. Trzy? Chyba więcej niż trzy. Kto ma znowu fazę na kabanosy? Ja! Ty masz fazę na kabanosy? A ty to kto? Jak masz na imię? Melon. Melon? A ile masz lat? Trzy. A jak ja mam na imię? Mama. Mama? A ile ma mama lat? Trzy. Też trzy? Nie. Chciałabym mieć trzy. Co, Masza ci próbuje zabrać kabanosy? Nie. Nie damy Maszy. Masza nie może kabanosów. Masza ma swoje jedzonko, a nie kabanosy. Mama zabierze do lodówki, dobra? Coś chcesz trzymać? To pilnuj, żeby Masza nie wzięła, dobra? Tam poradnik urodzinowy dla 20-latków. Kartkę z babeczką i moją ulubioną, czyli kartkę od Laury i Leona. I ona jest na lewą stronę, ale to nic, to nic. Babcia to napisała. Laura podpisała siebie i Leosia. Już ładnie pisze. Laura S i Leon. Fajnie, pięknie. Wiszą sobie na lodówce.
Dostałam też takie piękne kwiaty. Nie wiem, ile u mnie przeżyją. Nie wiem, ile razy trzeba je podlewać. I na razie ich miejsce jest na drukarce, ponieważ nie wiem też, gdzie je postawić. Ale bardzo ładne są od razu z taką ładną doniczką. Mam nadzieję, że pożyją chociaż trochę, bo fajnie nam pasują kolorystycznie właściwie. Już. Bałeś się, tak? Ojej. Cudziaku. Biedny dinozaur, tak? Chcesz się przytulić? Płacze dinozaur, tak? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w moim kompletnie nieprzytomnym życiu. Jest prawie 9. Ja się obudziłam o 8:30, ponieważ do Kuby dzwoniły jakieś, nie wiem, banki jakieś w Wolinie i on do mnie... Ała! Jest 8:30. Ja się tak wyrwałam z łóżka, wchodzę do Leona, on tak słodko śpi, mówię, kurde, dlaczego akurat jak masz iść do żłobka, masz wrócić do tych dzieci, tu śpisz dłużej, a tak jak siedzisz z nami w domu, to potrafisz wstać o 6 rano. I akurat dzisiaj musiał spać dłużej, więc napisałam szybko do żłobka SMS-a, że się chwilę spóźniłem. Obudziłam Kubę, nie był zadowolony, ale no ja nadal nie zrobiłam prawa jazdy, więc musiał nas podrzucić te 5 minut, bo na piechotę z Leonem to wyszło pół godziny, a samochodem to są 2-3 minuty, więc szybko go podrzuciliśmy. A teraz ja muszę się ogarnąć, ponieważ za godzinę przyjeżdża po mnie moja mama. Jedziemy do Gdańska, więc nie mogę sobie wrócić i pójść spać. A tak mi się dzisiaj dobrze spało. Kuba też mówił, że już wszedł w ten trans dobrego spania, więc mega ciężko dzisiaj było wstać. Można się przebrać za wóz strażacki. Ale fajnie. Jest kaza do tego. I za samolot można się przebrać. Co tu jeszcze jest? Czy to jest kopara? Tak, to jest kopara. To jest nawet zdjęcie. Który ma teraz fazę na robotniczy trap. To jest prawie wielkości mojej ręki. Tak, słodkie. A co to za auto? Tata. Tata auto? Nie.